wiedzieliśmy, że jesteśmy dobrym zespołem. Łukasz Jachem zmontował dobrą kapelę. Fawory w tym meczu jest tylko jeden. Myśmy mogli zrobić coś wielkiego. Najbardziej zapamiętałem to po strzeleniu bramki, jak podbiegłem pod sektor naszych kibiców. Czwartoligowe czasy, wiadomo, że kibiców było bodajże z tego co pamiętam ponad 6 tysięcy, także dla nas super sprawa. Nieśli nas swoim dopingiem. Przed Pucharem Polski było dobre nastawienie do rozgrywek, ponieważ każdy mecz był dla nas ważny. To była zbudowana silna drużyna z głównym celem na awans czwartej ligi i szansa w Pucharze Polski dla każdego z nas była bardzo ogromna. Wiedzieliśmy, że jesteśmy dobrym zespołem. Łukasz Jachem zmontował dobrą kapelę na tamte czasy. Dużo chłopaków tutaj z wychowanków z GKS-u Tychy. Wtedy byliśmy czwartoligowcami. To nastawienie było przede wszystkim takim, żeby wejść na boisko, dać siebie wszystko i walczyć, i wywalczyć jak najlepszy wynik. Na pewno uwierzyliśmy w momencie wyeliminowania Odry Wodzisław. Po rzutach karnych, gdzie notabene też byłem brany pod uwagę do uderzania rzutu karnego jako ostatni zawodnik, ale już tego robić nie musiałem, ponieważ Dawid Frąckowiak to zakończył. To było wielkie przeżycie, na pewno wielka niespodzianka. Nawet rozmawiałem z zawodnikami Odry Wodzisław po meczu. Mówili z całym szacunkiem, oni przyjechali się do nas odbudować po słabej grze, no ale im się to nie udało. Przeszliśmy już tam i Kmita Zabierzyk i Odry Wodzisław, myślę, że bardzo mocne zespoły. Szczerze powiedziawszy, no było obojętnie tak naprawdę na kogo trafiliśmy, bo i tak dużo myślę, że już osiągnęliśmy w tym Pucharze Polski. Ceremonia losowania była w Warce, znanym pubie na Baczyńskiego. Była krótka jakaś prezentacja zawodników, przedstawienie. Prezesowi Jachemowi bardzo zależało na tym, żeby zawodnicy w tym losowaniu brali udział, żeby uczestniczyli na tym spotkaniu. Na tym losowaniu atmosfera była taka dość napięta, bo nam jako zawodnikom zależało bardzo na tym, żeby wylosować jak najtrudniejszego przeciwnika. Jesteśmy na krótko przed losowaniem kolejnych par. Na kogo chciałbyś trafić? No ja osobiście już za pierwszym razem w szatni, nawet jak przed meczem z Odrą obstawialiśmy kogo chcemy, stawiałem na Legię i dzisiaj jestem dalej konsekwentny Legia. Dobra, czekamy na wyniki losowania. Dziękuję bardzo. Stało się nie inaczej, jest Wisła Kraków. Niewątpliwie będzie to mecz na wysokim poziomie, będzie możliwość zagrać z najlepszymi zawodnikami w polskiej lidze, no i okazja pokazać się jak najlepszej strony. Losowaliśmy Wisła Kraków akurat na swojej drodze w 1/8 finału Pucharu Polski, no i była oczywiście wielka euforia, zadowolenie, że akurat trafiliśmy na takiego rywala. Wiadomo, że czołowa drużyna polskiej ekstraklasy, drużyna, która zawsze walczy o najwyższe cele, z kilkoma świetnymi zawodnikami, reprezentantami Polski. Frajda niesamowita. Miasto żyło tym spotkaniem. Kroki były podjęte takie, że dostaliśmy informację, że na stadion może być wpuszczonych nie więcej jak 6 tysięcy kibiców, ale żeby do tego doszło, musiały być spełnione pewne warunki, takie jak zabezpieczenie trybuny tutaj pod zegarem na łuku, gdzie kibice bardzo się w to zaangażowali, zarząd klubu bardzo się w to zaangażował, został tam wylewany beton, żeby tą trybunę zabezpieczyć, żeby się nikomu nic nie stało. Wiadomo, byliśmy stąd, nasi znajomi tutaj mieszkają, także odczucie było cały czas, było czuć tą magię tego święta piłkarskiego, że Wisła przyjeżdża.
był, będzie, jest, Tyski GKS. Był, był, będzie, jest, Tyski GKS. Był, będzie, jest, Tyski GKS. Był, był, będzie, jest, Tyski GKS. Ponad ćwierć wieku wiary, miłości, walki starej gwardii przez Pittsburgh, Kindergangi, Utrecht, klan po fanatyków z Jangret Sferajny, oficjalni chuligani miasta sypialni. Dodajmy brygadę ultras, jak i takich jak my. Są dziadki, rzadziej babki, pełno bajki. Ojcowie, synowie, są córki, matki. Wszyscy reprezentują trójkolorowe barwy. Zieleń, czerni, czerwień w herbie mienią się. Górnośląski klub sportowy, Dyszanie, nie lenią się. Senegal, ja podszedł do tego jak do normalnego spotkania. I myśmy zdawali sobie z jednego sprawę, że to faworyt w tym meczu jest tylko jeden. Myśmy mogli zrobić coś wielkiego, myśmy mogli osiągnąć coś wielkiego, zrobić kawał niespodzianki. Natomiast podejście do tego było zupełnie, zupełnie normalne. Mikrocyk przebywał normalnie. Odprawa przed samym spotkaniem nie różniła się niczym innym jak taka odprawa przed meczem ligowym. Wydaje mi się, że na pewno przed takim wydarzeniem lekki jakiś stresik na pewno jest, ale szczerze powiedziawszy głównie była w nas taka mobilizacja, że grać swoje, po prostu dać siebie wszystko i jaki będzie wynik, taki będzie wynik, ale żeby po prostu się pokazać z dobrej strony. To było takie spotkanie, przed którym nie musieliśmy się pobudzać, bo to na pewno wielu z nas już w dniu poprzedzającym ten mecz, podejrzewam, że to bicie serca już miało, było mocniejsze. Niektórzy może i zarwali noc, bo tak jak mówię, no, spotkaliśmy się z czołową drużyną polskiej piłki w tym czasie i to naprawdę było dla nas przeżycie ogromne. Też swoje lata mieliśmy wtedy, także paru z nas już też grało przeciwko takim klubom jak Lech Poznań. No nie, raczej to było przyjemność zagrać z takim klasowym zespołem. 1971 roku pamiętnienia. To jest data, która łączy pokolenia. Tyski emblemat w sercu, wyryty trzy kolory: zielony, czarny i czerwony. To jedno miasto, jeden klub, jedna historia. Przyspieszona akcja serca, krzyczmy więc gloria. Królowie Śląska, z dumą patrzy cała Polska. Walczymy do końca, nie tylko nasz klub został. Nazwisk tam było dość sporo, takich, które robiły ogromne wrażenie, jak Marcin Baszczyński, jak Arek Głowacki, w środku Mauro Cantoro, czy z przodu Jean Paulista. Akurat miałem możliwość grać na Marcina Baszczyńskiego, jak wiadomo, jest to świetny obrońca, wtedy akurat chyba bodajże ocierał się o kadrę meczową. Także szczerze powiedziawszy, no fajne wydarzenie, ale wiadomo, że z takimi rywalami się bardzo ciężko gra. Wtedy Wisła walczyła, wiadomo, w tym sezonie o Mistrzostwo Polski i mieli naprawdę kilku reprezentantów kraju w składzie. Nie przyjechali z jakimś drugim garniturem, tylko to, co mieli najlepszego, rzucili na GKS Tychy nasz. Gdzie jest taki klub kibica, co swym dopingiem cały świat zachwyca. Boisko okupują, tam raci miasta snu. To łowcy głów, GKS Tychy, witamy snu. Znowy królowie Śląska, znana cała Polska. Za klub, za GKS, pójdziemy aż po życia kres. Wczoraj obiecałaś mi na pewno, że 3 punkty dzisiaj będą. Na pewno każdy się na ten mecz jakoś z nas szczególnie nastawiał, bo wiadomo, że rywal z wyższej półki, z bardzo znane nazwiska Wisła Kraków, wiadomo, że kiedyś miała dużo osiągnięcia pucharowe i w ogóle. Każdy chciał na to boisko wyjść. Jest to niecodzienny mecz jak na czwartoligowca. No i wiadomo, że każdy chciał dać siebie wszystko, nastawialiśmy się. Wiedzieliśmy, że też sporo ludzi jak na te możliwości stadionowe przyjdzie. No i rzeczywiście na tyle, ile można było wpuścić w tym dniu kibiców, tyle przybyło, bo to komplet 6 tysięcy kibiców. Mnóstwo jeszcze było takich, którzy gdzieś tam przez balkony oglądali, jak tylko była możliwość, z tego korzystali. Jak na te czwartoligowe czasy, wiadomo, że kibiców było chyba bodajże, z tego co pamiętam, ponad 6 tysięcy, także dla nas super sprawa. Nieśli nas swoim dopingiem, wiadomo, że to już któryś kolejny był mecz nas w nogach, poza pucharowymi wydarzeniami, tak samo rozgrywaliśmy mecze ligowe. Było to już, wiadomo, czuć trochę to zmęczenie tego, zwłaszcza po tym meczu wygranym wcześniej w rzutach karnych, tych 120 minut z Odrą Wodzisław. Ale wiadomo, że jak to mówią, kibice są tak jakby 12 zawodnikiem na boisku. No, doping był fantastyczny. No, tutaj kibice naprawdę wspięli się na wyżyny. Mecz, po zakończeniu meczu zgotowali nam gorący doping, podziękowali za to spotkanie, bo naprawdę tutaj włożyliśmy maksimum wysiłku, zaangażowania, umiejętności. Jesteśmy u siebie.
to już parę razy sobie już też puszczam niekiedy na YouTubie, była ta bramka. No, Jarek Zadylak dośrodkował tutaj z lewej strony. Łukasz bardzo fajnie Wesecki wykończył. Najbardziej zapamiętałem to po strzeleniu bramki, jak podbiegłem pod sektor naszych kibiców, gdzie tam też dużo twarzy znajomych, no coś kapitalnego. No i wtedy zaświeciła się lampka, że rzeczywiście to jest do zrobienia. Ten jeden, no i akurat pamiętam wtedy właśnie, akurat, że nawet sam Maciej Skorża wtedy zrobił zmiany. To nas łączy, to historia, która nigdy się nie skończy. Czy to feta po złotej koronie, czy to letarg czwartej lidze sezon po sezonie. Później, jak zaczęły się poważne problemy Wisły, pojawił się Paweł. Wtedy już wynik potoczył jak potoczył, w końcówce nas załatwili na 3-1, ale ogólnie no fajna sprawa. Każdy zespół jest do pokonania, ale nie, no wtedy za wysokie progi. Choć Puchar się rządzi swoimi prawami, tak jak zawsze jest to, ale myślę, no przy odrobinie szczęścia mogliśmy się pokusić o dogrywkę, no i w karnych już nie by bywało. Trochę im życia uprzykrzyliśmy, tak jak później tak się dowiadywaliśmy. No to tam byli mocno zdziwieni, że tak żeśmy się postawili. Czego zabrakło? Na pewno szansa była ogromna po tej bramce wyrównującej. Tutaj każdemu z zawodników na pewno w głowie zaświeciło się światełko. O, można coś zrobić, to jest do zrobienia, bo tak naprawdę do tej bramki wyrównującej pewnie Wisła miała większe posiadanie piłki, natomiast tej przepaści takiej nie było widać. I dopiero gdzieś to wejście Pawła Broszka, mimo iż to był jedyny zawodnik, naprawdę dużo namieszało w naszych szykach i dużo nam stworzyło problemów. Także chyba to był taki moment decydujący, gdzie zawodnicy widzieli, że trener Skorża dokonuje takiej kluczowej zmiany, że to nie jest tak prosto i trzeba się wznieść na wyżyny, żeby też tutaj wygrać. No, muszę powiedzieć, że organizacja gry naprawdę na wysokim poziomie tej drużyny, także widać, że jest to drużyna taktycznie dobrze ułożona. Problemy się zaczęły wtedy, kiedy po prostu ci zawodnicy opadli z sił, także naprawdę organizacja gry na dobrym poziomie. A kogo wyróżniłby pan ze swojej drużyny i z drużyny przeciwnika jako najlepszego zawodnika tego meczu? No u mnie to, wie pan, nie chciałem nikogo wyróżniać, bo to cała drużyna zapracowała na zwycięstwo, wszyscy musieli się nabiegać, natomiast u przeciwnika zawodnik, który bramkę nam strzelił, miał jeszcze jedną okazję, Wesecki, tak. Wiedzieliśmy, że jest to groźny zawodnik, bo nasi trenerzy go obserwowali w Częstochowie w sobotę, no ale nie udało nam się raz upilnować go i strzelił nam bramkę, tylko mu mogę pogratulować, bo to widać, że ciekawy zawodnik. Naprawdę bardzo fajne uczucie jeszcze sobie stworzyliśmy, oprócz tej mojej bramki dodatkowo dwie sytuacje, które ja miałem, jedną Mirek Wania. Także stworzyć sobie sytuację z ligowcem i z takiej klasy drużyną, jaką jest Wisła Kraków, to naprawdę też świadczy o tym, że nie jesteśmy jakimś tam aż czwartoligowcem, bo w chłopakach liczymy potencjał, no i będziemy starali się to wszystko wykorzystać w lidze i awansować do nowej drugiej ligi. No wracamy po wspaniałej przygodzie pucharowej do realiów czwartoligowych, które od początku powtarzałem, że są dla nas priorytetem i są najważniejszą częścią i nadrzędnym celem tego sezonu. Jak oceniam? W samych superlatywach mogę tylko powiedzieć o swojej drużynie, o swoich chłopakach, bowiem sprawili dwie niespodzianki, eliminując po drodze Kmitę Zabierzów, Odrę Wodzisław, a dzisiaj napsuli dużo krwi najlepszemu zespołowi, jakim jest Wisła Kraków. I gdyby może troszeczkę lepsza skuteczność, ten wynik troszeczkę by był inny, ale trzeba jednak stwierdzić, że w dniu dzisiejszym Wisła była faworytem, pokazała, że faworyt zasługuje na to miejsce, czyli pierwsze miejsce w pierwszej lidze i dzisiaj wygrała zasłużenie. Ja myślę, że tutaj nasza drużyna ma naprawdę ogromne szanse na pokonanie Wisły w Pucharze Polski. Jest w dobrej dyspozycji, mamy silny zespół, mamy mocny zespół. Godzina rzeczywiście jest podobna, ale ja tutaj jestem przekonany, że jak wtedy graliśmy o 14:30, teraz godzinę wcześniej, to dla kibiców to nie będzie żaden problem i ile tylko będzie mogło tutaj na ten stadion wejść kibiców, tyle ich przybędzie, stworzą gorącą atmosferę, gorący doping. Na to bardzo liczymy, żeby naszym chłopakom, naszym zawodnikom, naszym piłkarzom pomóc
przejść do kolejnej fazy i pokonać klasowego przeciwnika. Myślę, że mecze pucharowe rządzą się swoimi racjami. Szczerze powiedziawszy, bardzo fajny mamy skład, taki potencjalny, że tak powiem. Jest dużo młodzieży, która pokazuje, że naprawdę ma możliwości na granie wyżej. Myślę, że spokojnie GKS Tychy jest w stanie w tym meczu pokonać Wisłę Kraków. Chciałbym, żeby chłopaki, tak jak my, powalczyli, pograli w piłkę. No i myślę, że Wisełka jest do przejścia. To my, królowie Śląska, znana stała Polska. Za klub, za GKS, pójdziemy aż po życia kresa.